Niedziela będzie dla zawodniczek dniem wolnym od treningu. Oczywiście odbędziemy krótkie zajęcia na siłowni, ale tylko po to, aby nie zakwasić mięśni i nie wybić organizmu z trybu meczowego. Za to później dziewczyny pójdą na spacer do centrum Debreczyna. Będą mogły zrobić małe zakupy, pochodzić po sklepach, usiąść w przyjemnym miejscu i wypić kawę. Mam nadzieję, że pozwoli im to odpocząć psychicznie i naładować baterie na końcówkę turnieju. Ja w tym czasie będę ćwiczył indywidualnie z Kingą Byzdrą. Chcę sprawdzić, jak wygląda, trenując przy pełnym obciążeniu i czy jest gotowa na dwa kolejne mecze. Dam jej kilkanaście minut szansy w starciu z Norwegią, licząc, że w spotkaniu z Rumunią zagra już na 100%. Ten drugi mecz jest teraz dla nas ważniejszy. Wynik w rywalizacji z Norweżkami jest sprawą drugorzędną. Wszystkie siły zostawiamy na Rumunię, a to oznacza, że przeciwko reprezentacji Norwegii dam szansę zawodniczkom, które do tej pory za dużo na mistrzostwach nie grały. Nie wiem jeszcze, które z doświadczonych dziewczyn najbardziej potrzebują odpoczynku i usiądą na ławce rezerwowych. Na wtorek planuję intensywny trening, więc regeneracja sił będzie im potrzebna. Pierwszy skład ma być w pełni gotowy na mecz z Rumunkami. Wiem, że to ryzykowne wystawić drugi garnitur na, moim zdaniem, najsilniejszą ekipę na tym turnieju, ale muszę być realistą. Naszym priorytetem na ostatnie dni Mistrzostw Europy jest spotkanie z Rumunią.